Drugie podejście do maszynki, prototypu maszynki od Stando, ale to po intro. Dzień dobry. Jeszcze raz, drugie podejście do tej maszyneczki od Stanisław Łowicki. Aby ktoś jej jeszcze nie widział, to można się przyglądnąć. No właśnie, tak to wygląda. Maszynka goliła mnie ostatnio w sobotę. Tak, w sobotę pod wieczór chyba, koło 19. Tylko nie pamiętam. Teraz mamy wtorek, godzina 16:05, praktycznie dochodzi. 13 czerwca. Czyli niedziela, poniedziałek, no prawie 3 doby, czyli 3-dniowy zarost będzie, który rósł mi powoli, równo, bez najmniejszych problemów. Naprawdę powoli. Powiem Wam, po 11 godzinach już zaczynałem tak wyczuwać, że coś na żuchwach rośnie, co jest bardzo dobrym wynikiem. No nic, w maszynce zamontowana żyletka Tritoner 3. Jeszcze jedna rzecz. Do golenia użyję mydełka, które jest przeczmocone tu. Jest brązowe, ciemnobrązowe, czyli kolory, które ja lubię w mydełkach. Wyciągnięte jest z tej próbeczki, o, coś takiego. Mydło dostałem od kolegi Damiana z Facebooka. Kolega również pasjonat tradycyjnego golenia. Pachnie mi, mam takie jedno mydełko, które już jest nieprodukowane, które pachnie podobnie, ale jaki to producent, co to za mydło? Może gdzieś tam trochę wiśnie czuję, może troszkę czekoladę, no ciężko mi powiedzieć, cienki jestem w zapachach. Ale pachnie dla mnie przyjemnie, więc nie wiem, co to za producent, nie wiem, jakie mydło się nazywa, ale pewnie kolega Damian mi po tym goleniu powie. Przeczmocone do kubeczka od Paweł Teksa. Po goleniu dzisiaj woda Adidas Team Force, która notabene chyba będzie jedną z pierwszych wód, która mi się cała skończy. Lubię ten zapach, ale to mówię, to jest taki młodzieżowy zapach. I po tej wodzie będzie serum od Phoenixa, które się nazywa Mysterium Serum. A przed goleniem będzie Cube zielony i będzie pędzelek Romera. Łyżeczka się moczy w taki sposób, bo tym węższą tą rączką nabierałem mydełka z próbki, no bo mówię, próbeczka jest nieduża, więc ja bym wsadził normalnie łyżeczkę, to by tak było ciężko mi nabrać. Wilżę twarz i wrzucam na nią wiecie co, Cuba. Wrzucam na nią Cuba, wcieram go w twarz, przy okazji robiąc masaż twarzy. No i co? Wyrabiam mydło i powoli się zabieram za golenie. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Maszynka po pierwszym goleniu bardziej mi odpowiadała od Slanta, tego od Stando. Troszeczkę dla mnie agresywniejsza, co mnie bardziej cieszy, bo lubię czuć bardziej maszynkę na twarzy. No i przy okazji skuteczniejsza. Choć żeby popracować nad tą skutecznością, pamiętam, przy tym pierwszym goleniu tą maszynką, przy tym trzecim przejściu musiałem troszkę pomachać. Ale jak już pomachałem nią, to ten zarost zgoliła mi głębiej. No i mówię, przez to wolniej odrastał, ale równiutko, wszystko było bardzo spokojnie. No, więc tak to wygląda. Dzisiaj wtorek, jeszcze środa i czwartek i w piątek grzmocę na coroczny zlot, który organizuje Heniu, Henek F2,
jadę pociągiem do Krakowa, stamtąd mnie bierze Heniu i lecimy na zlot. Spotykamy się jak co roku, więc pewnie się troszkę pośmiejemy, coś pogadamy, poglądamy może coś. No będziemy widzieć jak to będzie. Nie ukrywam, bardzo się cieszę na ten zlot. Cieszę się jak co roku, ponieważ no, spotykamy się akurat grono, można powiedzieć, zawsze to samo. Oczywiście czasami ktoś zaglądnie do nas, odwiedzi nas, wiedzą, że jest taki zlot, wiedzą, gdzie jest ten zlot, więc przy okazji kogoś się... Muszę dodać wody. Muszę dodać wody. Więc tak to wygląda, więc będziemy widzieć, jak to wszystko się podzieje, jak z pogodą, przy czym pogoda no przydaje się, jak jest fajna. Jeszcze byłem na chyba 6 zlotach, bo już było 7, albo na 5, i bo było 6. Już nie pamiętam, ile było zlotów tam, w tamtym miejscu. No i jeden opuściłem, bo akurat tak wyskoczyło. I zawsze była pogoda. Zawsze nam tam pogoda sprzyjała. Fakt, jest grill obok na zewnątrz, więc jak wypadało, to byłaby lipa, ale jak wypadało, to byśmy tego grilla wzięli pewnie sobie, przegrzmocili pod daszek werandy. Bo jest tam weranda, na której siedzimy, przy tych domkach, które my akurat wynajmujemy. Jest ta weranda. Mydełko, na razie widzę, że chce więcej wody. Ale jak już tej wody dodaję, to widzę, że fajnie się robi. Nie robi się tutaj pianotwórczo, a raczej tak jogurtowo-twórczo. Takie bardziej jogurtowe. Ale zapach się tak troszkę zmienia. Trochę mi nawet taki wchodzi taki zapach lekarski. Bardziej mi się podobał zapach centralnie mydełka z tego pudełeczka, w którym ono jest, ale mówię, ciężko je wyrobić, ale powiem naprawdę, wyrabia się na to, co ja lubię, naprawdę. No troszeczkę ten zapach się zmienił, ale nie, wszystko gra, ale bardziej mi się podobał ze słoiczka, ale samo mydełko bardzo, bardzo dobrze. Oj, bardzo, bardzo dobrze. I powiem wam, wydajny, kurde, balans, bo na dole go wyrobić nie mogę, a jest go na dnie sporo. Więc całkiem, kurde, fajna sprawa. I ten zapaszek mnie troszeczkę się zmienił, ale sympatyczny. Dobra, koniec pitu o mydełku. Zaraz nałożę na twarz. Zobaczę, co się będzie działo na tej twarzy. No i będziemy. No, ale powiem, no, konsystencja mydełka tak robi mi. Zapach troszeczkę się zmienił. Dla mnie trochę tak jakby... Trochę taką przychodnią lekarską, ale tak trochę. Może jakbym ostatni raz u lekarza. Bardzo rzadko mi się to zdarza, ale byłem w tamtym roku, chyba w listopadzie czy w grudniu, to może akurat tam taki zapach mieli umieszczony. Tak jak mówię, czułem troszeczkę wiśnie w tym zapachu, ale wiecie, to co ja czuję, to jest... Ale mydełko, troszkę wody tam. Mydełko, no, tak jak lubię. Takie, jak lubię, taki pod Westmana podchodzi. No Westman bardziej tutaj, jakiś bardziej może takie jeszcze większe mięso, ale bardzo dobra jakość mydełka, jak dla mnie. Zwilżony sprzęt. Kurde, już zapomniałem, jak ja się golę. Tak. To jest tak, jak za pierwszym razem. Pierwsze przyłożenie i ja czuję bardzo wyraźnie tę maszynkę na szyi i też słyszę tę maszynkę w specyficzny sposób, czyli bardzo cichutka jest i jest takie
takie bez jakiegokolwiek drgania. No po prostu jestem zarościnany, że ja to słyszę, no bo to wiadomo. Wy tego pewnie nie słyszycie, musiałbym mieć bardzo blisko tutaj miejsc golonych mikrofon. Więc bardzo cicha, ale taki specyficzny dźwięk słychać. Jak to moje miejsce najbardziej pokręcone na całej twarzy? Dzisiaj ten zarys jest krótszy niż był wtedy, z tego co pamiętam. I powiem Wam, bardzo fajnie, bez żadnego zahamowania. Bardzo płynnie. I powiem Wam, nawet dzisiaj płynnie na takim trzydniowym moim zaroście. Wąsę troszkę bardziej szarpło. Wąsem troszkę bardziej szarpło, ale to takie chwilowe, wiecie, jak już chwycę tego wąsa, to już potem leci. Nie chcę tego pieprzyka tak mocno przygrzmocić tym ostrzem żyletki, żeby przy pierwszym przejściu, jak pojadę po nim, to chcę to tak zrobić praktycznie, faktycznie pod wagą tylko maszynki. Żeby te pierwsze kłaki na nim ściąć tak ostrożniej. No powiem Wam, no nie ściąłem. No powiem Wam, kurde, dobrze mi się tą maszynką goli. Dzisiaj nawet mi się wydaje jakaś taka, że bardziej płynnie idzie to wszystko. Kurde, po pierwszym przejściu poliki bardzo dobrze dogala szyja. Tak jak ostatnio, średniawko, ale poliki po pierwszym przejściu naprawdę nieźle, naprawdę. Mydło. Zostawia film, ale no do hossery, tak jak ostatnio pamiętam, ta hossera, bo się chwilę hosserą nie goliłem. Brak. Mniej troszeczkę na pewno niż Westman, ale zostawia filmik i powiem Wam, całkiem fajne to mydełko, no całkiem fajne. I ten zapach, przy czym mówię, zmienił się troszeczkę, ale cały czas to byłby i tak zapach, który by mi odpowiadał. Choć mówię, troszeczkę mi daje lekarską przychodnią. Po prostu może dzisiaj moje receptory węchu wyczuwają coś z tego mydła bardziej, co w połączeniu z czymś innym nie powinienem czuć, a ja po prostu czuję tylko ten jakiś wybrany zapaszek, ale powiem, mydełko naprawdę bardzo fajne mydło. Słowa nie powiem, ale no to już jest takie mydło, wiecie, typu to już to takie, już takie fajne, koły, wszystkie te, jak jeszcze bym tam, Ariane, choć nie do końca, bo Ariana mi się wydaje, że jest troszeczkę mniej taka tłusta, Declaration Grooming, coś takiego, już takie, to już jest takie fajne mydełko, to już tak, i mówię, nie jest takie pianotwórcze, a bardziej mięso, bardziej jogurt, fajne. Mydełko? Tak, robi mi. Damian, dzięki bardzo, bo mydełko mi robi. Jak mi zdradzisz, chyba że pod filmem napiszesz, jak oglądasz moje filmy, co to za mydełko, co to za producent, to powiem szczerze, no, może przemyślę coś i sobie go na przykład sprezentuję z okazji 21 czerwca. Dlaczego z okazji 21 czerwca? A dlaczego nie? Bo tak. Musi być jakaś okazja, jakiej nie ma, to sobie wymyślamy.
Więc w taki sposób. Już mówię, jak mi się goli szyję pod włos. Drugie przejście, a pierwsze pod włos szyja. Jak skończę? Dzisiaj czuję tą maszynkę agresywniej, ale szyję mi się goli bardzo fajnie i bardzo dobrze. Szyja jak po drugim przejściu. Drugie przejście ma tutaj, jeżeli poliki też tak będą, jak i szyja, i tak jak pierwszym razem się tą maszynką goliłem, piorunująco skuteczne ta maszynka ma golenie ze mną. Przy drugim przejściu ta maszynka naprawdę mnie świetnie dogala już. I to trzecie przejście, to mówię, to tak naprawdę muszę walczyć troszkę z polikami i z żuchwami, bo tak naprawdę po drugim przejściu to ta maszynka już naprawdę bardzo, bardzo ładnie mnie goli i bardzo skutecznie. No, naprawdę bardzo fajnie. Na szyję dzisiaj czułem nieco agresywniej niż ostatnio, ale tu się nic nie zmieniło. Na razie przy drugim przejściu czuję ją na 5 ciut może. No, tak będę ją czuł. I przy trzecim przejściu zbliży się pewnie do szóstki. Bardzo, bardzo. Bardzo podobnie ją czuję jak ostatnio. No i powiem wam, drugie przejście naprawdę. Radzi sobie. W moim przypadku i ta maszynka, drugie przejście mi naprawdę. Ale patrzcie. Tak. Zaciąłem się. Mówię, no, 3-dniowy zarost. Więc taki mocno wymagający. Dawniej dwójkę taką miałem, 2-dniowy. Teraz wydaje mi się, że 3-dniowy jest gorszy, ciężej do zgolenia. Takie jest moje odczucie. Ale powiem wam, po drugim przejściu naprawdę tylko żuchwy. No wiadomo, tak, ale to nawet szyja. No powiem wam, skuteczność tej maszynki na mnie jest bardzo dobra, a drugie przejście jest no po prostu rewelacyjne. A trzecie przejście jednak muszę już nią pomachać, żeby dogolić tak jak ja chcę. Tym bardziej, że ja mówię, ja do golenia podchodzę w taki sposób, że albo się dogalam ekstra, albo jestem niezadowolony. Dla mnie to jest dziwne, jak można podejść do roboty z kwestią, może być jakkolwiek, mogę być niedogolony, mi to nie przeszkadza. Ja inaczej podchodzę do tego. Dla mnie zabieg, jakim jest golenie, jest to zabieg, który chcę wykonać super dokładnie. Ja nie muszę kosztem że ja się podrażnię, potnę i potem będę cierpiał. Bo nawet gdybym się podrażnił i pociął, to po 5-6 minutach, jak ja wychodzę z łazienki, to już po mnie nic nie widać. U mnie się nic nie dzieje. Więc ja nie katuję się, żeby osiągnąć tego, tej super dogolenia, czy tej gładzi idealnej. No wiadomo, jak się golę przedmiotami po raz pierwszy, drugi, no to chciałbym nimi
jak najlepiej się ogolić, choć w wielu przypadkach się nie da. Ale jak biorę swoje urządzenie w rękę, czy wezmę brzytwę, czy szawetkę, to tam zawsze się ogolę na super idealnie. Jakbym wziął swoją maszynkę, to też bym wiedział, że to jest moja i ona mi musi dogolić. Więc dla mnie golenie, podejście do golenia, to ma być coś zrobione na tip-top. Czyli mam podejść i mam się ogolić. I wcale się nie muszę męczyć. Jezus, ja stracę zdrowie, będzie mnie coś piekło, żeby się dogolić. Nie, nie muszę. Ja się dogalam po prostu na maksa i game over. Tymi sprzętami, które mam, wiadomo, nie wszystkie maszynki, ale jakbym się golił, nie golił przed wami i brał sprzęt, czy to maszynkę, czy brzytwę, czy szawetkę, zawsze bym wyszedł dogolony na maksa. I wcale bym nie był podrażniony nic, bo bym brał takie sprzęty typu brzytwy i szawetki, to zawsze mnie dogolą i tam się, wiadomo, jak jest szyja w gorszej kondycji, to gdzieś tam sobie jakieś zrobię mikrozacięcia, szczególnie na kisywkach, ale to znika moment. Jakbym brał maszynkę, to bym brał maszynkę, którą się dogalam bezproblemowo, czyli brałbym albo single edge na system Federal Disc Club, gdzie się wszystkimi dogalam, które ja posiadam. A jak nie, to bym brał te sprzęty Double Edge, którym się też dogalam. Więc nie, ja nie mam żadnych z tym stresu związanych, że ja się muszę dogolić. Ja wszystko, co biorę, co jest moje, dogalam się. A dla mnie właśnie golenie i rytuał polega na tym, że ja podchodzę i chcę się dogodzić na maksa. I wiem, że to jestem w stanie zrobić swoimi sprzętami i tak też robię, bo jak coś zaczynam, to jak? No to po co ja się mam golić? To w ogóle... W ogóle to najlepiej chcę wziąć elektryka, bo przecież ja nie muszę być dogolony. A jeszcze w wielu przypadkach ludzi, ich zarost dwu, trzy dniowy, to praktycznie nie widać, czy oni są ogoleni, czy są nieogoleni. Więc tak naprawdę, no to co? No to... Więc co niektórzy mówią, że oni nie muszą się. A ja muszę właśnie. Ja muszę. Ale nic na tym nie tracę. Nic na tym nie tracę, bo żadnym kosztem mojej kondycji skóry twarzy i to po prostu. Uwielbiam być dogolony idealnie. A jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, bo nie umie obsłużyć maszynki, żeby się idealnie dogolić, lub ma maszynkę, która go, bo w moim przypadku ja uważam, że choćbym nie wiem jakie miał zdolności, nie jestem w stanie się większością maszynek Double Edge dogolić na maksa. Nie jestem w stanie, nie ma takiej opcji, więc mówię, ale to co biorę w łapsko i co znam, to wiem na co się pisze. No tutaj akurat wiadomo, pierwsze użycie takiego sprzętu, no to są próby, bo chcę się dogodzić. I dzisiaj wiem, że też się dogolę na maksa tym sprzętem. I teraz jak do Was gadam, to się za długo zagadałem i powiem, ten zarost nawet po tym drugim przejściu gdzieś mi uciekł już z twarzy. No oczywiście, znajdę go, ale tak jak mówię, patrzcie, chwyciłem się tu i tu. Mikrozacięcia sobie jakieś zrobiłem. Tak, bo ja tu nic nie ściąłem, to są mikrozacięcia. Dobrze, jeszcze raz nawilżam, spłukuję pozostałości po drugim przejściu i jadę z koksem. I uważam, no mydełko fajne, filmik pozostawia, nie jest to filmik z cyklu Westmany, czy już Hossera, która daje mi chyba najlepszy film w ogoleniu, ale bardzo fajny, z stylu holikołu i tego rodzaju mydełka, jakiś tam decoloration grooming, te takie, wiecie, bardzo, bardzo fajny. No mówię, i ten zapaszek, ja nie wiem, kurde, czuję też tu trochę w nim jak gdyby takiej wiśni. Nie wiem, tak mi się to gdzieś tak... Tak mój nos to odbiera. Dobrze. Trzecie podejście do maszynki od Staszka i powiem Wam, jeżeli się dzisiaj nic nie zmieni... Dajcie, że tu troszkę jest... Jeżeli się nic nie zmieni, no to powiem szczerze, bardzo fajny sprzęcik dla mnie, ale też, tak jak mówię, sprzęcik, który... O, i teraz już czuję... To już jest pełna szucha, pełniutka, nawet z małym plusem, bo czuję bardzo wyraźnie już tą żyletkę na szyi, choć też zdaję sobie sprawę, że też jak żyletka troszeczkę straci na ostrości, to w tym momencie dla mnie jest bardziej wyczuwalna, a im maszynka jakaś taka agresywniejsza, to jeszcze bardziej czuję tę maszynkę, bo ta żyletka jednak troszeczkę wtedy lubi się już przez to, że jest przytępiona, musi troszeczkę mój zarost jej stawia opór i staje się bardziej, no ale już teraz, no widzicie, muszę troszkę jednak poprawiać tu, no a tu akurat coś było, no szyja to jest takie też moje takie miejsce, gdzie ja po prostu na tej szyi zawsze coś mam. Przepraszam, jak tam słyszycie, tu czecie, bo
Mój młody sąsiad ma wiele talentów. Teraz chyba na perkusji gra. więc jakbyście tam słyszeli jakieś takie dudnienie, to właśnie stąd się wzięło. No, a... I tu muszę troszeczkę właśnie tą maszynkę podociskać, żeby ją troszeczkę bardziej... O, właśnie. Ale to wiecie, to jest tak, że już potem, jak ja już potem tą twarz zbliżę, to w tym momencie, jak tam muszę bardziej tą maszynką popracować, to właśnie też po to, że potem ten zarost głębiej chwycę, a jak go głębiej chwycę, to wolniej mi odrasta. Ale widzicie, już taki docisk, już jakiś robię wtedy mikro zacięcia. I tak jak mówię, to jest właśnie to. To nie jest taka maszynka typu R41 albo Tetai H1. To nie jest tego rodzaju maszynka, bo tam nie muszę takich rzeczy wyprawiać. Po prostu tamte maszynki mi... Jeszcze tu coś czuję. Właśnie. I tak jak mówię, no są momenty, są takie rzeczy, że jak w jakiś taki bardziej sobie tą skórę twarzy gdzieś tak naciągnę, to jeszcze gdzieś ten zarost się wypukli. No i właśnie w tym momencie muszę jeszcze troszeczkę poprawek robić, bo jak on się wypukli, no to mi nie daje spokoju i go chcę chwycić. No, ale tutaj mówię, no. Tutaj sobie. No i już. Jeszcze chyba. O, jeszcze tu gdzieś. I dlatego mówię, no jednak tą maszynką muszę troszkę powalczyć. Ale jak już powalczę, to... Ale jest bardzo cicha. Jeszcze wąs. O, dzisiaj wąs. Widać, że żyletka się przytępiła. Już mi idzie ciężej, więc... Więc odpuszczam stricte golenie pod włos. Bo sądzę, żebym sobie wtedy wziął i porobił. No ale pamiętam. I tak jest świetnie. Gra muzyka, proszę. No kurde. Jeszcze tu gdzieś tak. O! Gra muzyka, proszę Państwa. Maszynka od standu z otwartym grzebieniem. To maszynka, która największy progres w moim przypadku ma przy drugim przejściu, ale ma tak duży ten progres, że naprawdę mógłbym wyjść po goleniu, po drugim przejściu i nic już nie robić przy twarzy. Ale potem z racji moich preferencji, żeby dogolić się idealnie, czyli przy wszelakim rodzaju naciągania skóry pod takim śmakim kątem, żebym ja tego zarostu nie czuł. I tak, jestem w stanie się tak dogolić w 98%, bo zawsze coś go tam jeszcze gdzieś poczuję, ale wiecie, to jest te 98%, które i tak zaraz nie będzie czuć. A dodatkowo to, co mi zgoli, to ten zarost, on po tym goleniu się schowa i naprawdę, no zobaczymy, czy to się potwierdzi. Jestem idealnie dogolony. Twarz moja też fajnie się czuje po tym mydełku. Całkiem przyzwoite mydło, wam powiem. Naprawdę całkiem przyzwoite mydło. Damian, dziękuję. Jak się dowiem, co to za mydło, to tak jak mówię. Nie wiem, jaką ja sobie to datę wymyśliłem. 21 czerwca. Z racji 21 czerwca na przykład sobie takie sprawy. Zobaczymy. Może akurat Staszek ma coś z tych mydeł. Może jak mi dasz wcześniej cynga, a będziemy się na zwrocie też widzieć,
to powiem Staszkowi, żeby wziął. Może jakiś zapach inny mi bardziej przypadnie do gustu. No zobaczymy. Nie chcę nic na razie mówić. Zauroczony jestem Hosserami, Westmanami jestem zauroczony. Bo tamte naprawdę to już jest taki dla mnie sztos całkowity. Już mówię, jak mam coś kupować, co ma być prawie takie, to wolę sobie na przykład mieć wszystko producenta, na przykład właśnie Westmana, czy tam Hossery, co jest u nas dostępne. Bo wtedy wiem, że to będzie kolejne, które będzie, ale naprawdę twarz mi się czuje świetnie. Obecnie nic na twarzy nie czuję. Stando, maszynka prototyp z otwartym grzebieniem. Bardzo, bardzo fajny sprzęcik. Czuję go na twarzy i powiem wam szczerze, szyjak, już takie robię ostatnie poprawki. Przy tym trzecim przejściu, to już nawet na 6,5 bym już taka agresywna mi się wydawała. Pierwsze i drugie przejście to jest takie 5 i ciut, ale trzecie przejście, całe trzecie przejście to jest na twarzy 6 z plusikiem, a nawet 3, ja już nawet 6,5, 3, już bym tę maszynkę zaliczył do takich agresywniejszych. I takie agresje lubię. Lubię tak do 7. To są takie superaśne dla mnie agresje. Takie maszynki lubię, tylko proszę nie mylcie agresji ze skutecznością. Bo jeżeli byłaby maszynka, nie wiem, jak agresywna, słabo skuteczna, to wiecie, to co z tego, żebym lubił na przykład te 6,5 czy 7, jakby mnie nie goliła. Ja lubię agresję, choć wolałbym na przykład maszynkę 6,5 i 7, która by mnie nie dogoliła, niż maszynkę 4 misia, który mnie też nie dogoli, bo przynajmniej bym coś czuł, może na tej twarzy, tyle, żebym był niedogolony. No najlepiej jak nie dogala, ale mówię, takie 6,5-7 to są takie moje ulubione odczucia, jeżeli chodzi o maszynki. Oczywiście skala to jest stricte moja, więc 6,5 dla mnie, a dla was to, no to mówię. Adidas, Team Force. Zapieńmy go, dziada. On się fajnie leje. Dzielnie się po prostu leje się jak należy. Tak, dzisiaj. No też inny kosmetyk niż ostatnio, ale troszeczkę bardziej poczułem Adidasa. Troszeczkę mnie tak zapiekł. Wiem, z czym to jest związane. Jestem raczej pewny. Jednak przy drugim przejściu żyletka u mnie traci na ostrości, przy drugim podejściu, przy drugim goleniu i przy moim twardszym zaroście przez to na mnie bardziej gdzieś tam delikatnie podrażnia, a potem jak daje się mocno alkoholową wodę, to czuć. I dlatego mówię, jak ktoś się goli 10 razy jedną żyletką, uwierzcie mi, musi mieć bardzo miękki zarost. I jak ktoś na przykład pokaże, patrzcie jaką ma brodę, 3 miesiące zapuszczałem, no to wiecie, nawet jak ktoś ma tu łoniaczka, po 2-3 miesiącach to się wypełnia. Ale sądzę, że zarost tego człowieka po 2-3 dniach jest praktycznie niewidoczny. Oprócz tego ten zarost jest miękki. Jak ktoś się stanie tyle razy ogolić żyletką, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że ma większy zarost, który może łatwiej golić. Ja czuję to i tak jak mówię, niby na początku było lepiej, ale potem już szyję bardziej czułem, jak goliłem właśnie, czyli już ta żyletka straciła na ostrości. I teraz ogoliłbym się nią pewnie trzeci raz. Może nawet i czwarty. Tylko już by były te podrażnienia coraz większe, więc mówię, w przypadku mojej osoby musimy zawsze patrzeć na siebie. W przypadku mojej osoby, co przykładem było golenie slantem, jak u mnie głośno było slanta słychać, albo słychać u Przemka, który też ma grubo zarostu na twarzy, który też w 2-3 dni już jest zarośnięty ostro, ale mniej głośno ten sprzęt był słyszalny. A dlatego, że inne ułożenie zarostu, inna twardość zarostu, to wszystko ma wpływ. I dlatego mówię, jak ktoś lubi się golić 10 razy żyletką, to świetnie. Jak lubi 20, też świetnie. Jak ktoś lubi raz, też super. Więc wiecie, ile nam żyletka wytrzyma, to jest tylko i wyłącznie uzależnione. Wiadomo, ktoś powie, że żyletki są różne. Tam jest 7 razy goli, a ta tylko 6, a tamta aż 9. Mnie żadna powyżej 3 gole nigdy nie robiłem. Nigdy. I to trzecie golenie było już naprawdę średnie dla mnie. A zacząłem się golić brzytwami, szawetkami, czymkolwiek przerobiłem naprawdę na tamte czasy, tam 9 lat temu, większość żyletek, jak nie wszystkie, które były praktycznie dostępne w sklepie. Bo sobie wszystkie chyba bodajże kupiłem. Najpierw jeden skład, potem drugi i znalazłem Astrę. Więc dlatego wiecie, całe to, ile razy jesteśmy w stanie się golić jedną żyletką, jaki zależności jest zależne tylko i wyłącznie od tego, jaki mamy zarost.
a nie od tego, jaka jest żyletka. Bo jeżeli dla kogoś żyletka, przypuśćmy, nie wiem jaka, Feder jest tak dobra, że się nią goli 10 razy, a ktoś inny 3 razy, to znaczy, że co? Że ten, co się goli 10 razy, to ma gorsze żyletki Federa? No właśnie nie, kurczę. No właśnie nie, więc jeżeli są ludzie, którzy jedną żyletką potrafią się golić 6, 7, 10 razy, a ktoś inny tą samą żyletką 2-3 razy i mówi, że już się golić nie da, to nie jest akurat taki układ, że ten, co się goli po 10-20 razy, to dlatego, że ma świetną żyletkę albo że tak świetnie przygotowuje zarost. No nie, nie, nie. Świetnie przygotowany zarost z 2-3 goleń na 10, no to nie, 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 nie. U mnie 2-3-dniowy zarost mógłbym cały czas głowę trzymać pod wodą, olejkami, czymkolwiek bym, czegokolwiek bym do tej... To jedynie co, to może moja twarz po goleniu by się lepiej czuła. Ale takiego zarostu 2-3-dniowego ja nie jestem w stanie zmiękczyć tak, żeby żyletka tego nie odczuła. Ale dobra, to są wywody na inny czas. Stando, Staszku, bardzo Ci dziękuję. Dla mnie ta maszynka z otwartym grzebieniem, no wiadomo, widać, że ślady po mydle, lepiej mi się nią goli, jest dla mnie agresywniejsza, przez to bardziej ją lubię, ale też jest skuteczniejsza z tego powodu, że dłużej trwa, za czym zaraz mi zaczyna odrastać. I ja bym od tamtego slanta wybrał ten sprzęt, ale zarówno slant, bo mówimy o tych takich prototypach, jak i ten sprzęt z otwartym grzebieniem, to sprzęty, które naprawdę mi zrobiły, bo już są, choć mówię, no ten bardziej, bo jest bardziej agresywny, lubię bardziej agresywne maszynki na twarzy, slant był jednak mniej agresywny, ja lubię bardziej agresywne maszynki, tyle. Dziękuję Wam bardzo, wiecie co, chyba dopiero się zobaczymy w przyszłym tygodniu, w niedzielę wracam ze zlotu, przez lotem. Nawet jak się będę golił, to wiecie, będę się chciał chyba ogolić na szybkości rano w piątek, bo nie będę chciał brać nowej maszynki, żeby Wam przedstawić golenie, bo nową będę chciał znowu dwa golenia pod rząd zrobić, więc pewnie się będziemy widzieli dopiero w przyszłym tygodniu i będę się czymś tam golił. Ale za dzisiaj bardzo pięknie Wam dziękuję. Dopiero wtorek, wiecie, dla mnie to już połowa tygodnia, bo mam piątek wolny. No, ale bardzo Wam dziękuję, że chciało się Wam tutaj ze mną troszeczkę posiedzieć. Bardzo dziękuję, Staszku. Bardzo, Damian, dziękuję. Liczę, że mi powiesz, co to za mydło, żebym wiedział, żebym miał świadomość, jak to się ma. A tymczasem, lufa strzała, do widzenia, hej, cześć. Żegnam Was czule.